Cześć, Chris z tej strony. Witam na naszym gospodarstwie na mapie Zielonka. Trochę tutaj posprzątałem ostatnio. O, nasz piesek jest, trzeba mu dać jeść. Może go pogłaskamy jeszcze. O, gdzie on się schował? Uciekł. No to trudno. To się mu nie da głaskać. A, no tak, rzucił się na jedzenie. Jak widzicie, pojawiła się tutaj taka wiata. O, myjka do mycia. Tutaj mamy wiatę. Zaraz wejdźmy do któregoś pojazdu. To będzie można chyba ją lepiej zobaczyć z góry. O, będzie taka z panelami. Ona daje chyba coś koło 400 euro miesięcznie przychodu, bo to jest ta wiata z dachem solarnym. No, 480 euro co miesiąc. Nie jest to może dużo, ale z drugiej strony zawsze coś na tym. No tutaj, szczerze mówiąc, nawet myślałem, że tu się mniej sprzętu zmieści, ale są stosunkowo mało sprzęty. Ładnie dwa kombajny się zmieściły. Zmieściły się również te dwa kombajny wyciągowe. Tutaj Ursusik z zapiętym akurat do prysków sprzętem, no bo za chwilę trzeba będzie pryskać te posiane ziemniaki. W poprzednim razie tutaj mamy Deutzfahrer z... Wydaje mi się, że on jest i tak za duży, trzeba by jakiś mniejszy ciągnik do tego wziąć, do nasion tutaj. Może trzeba będzie zatorka podpiąć. No tu mamy no, praktycznie wszystkie maszyny, wszystkie pługi weszły. Rozsiewacz tutaj. Siewnik. Siewnik wraz z redliniarką, bo tak to chyba się nazywa, przynajmniej tak bym to nazywał, do warzyw, sadzarka do ziemniaków. No, być może zmieści się również już przygotowany tutaj, bo jednak stwierdziłem, że na tych dwóch polach zasiejemy sorgo. Dlaczego sorgo? No, myślę o produkcji, że tak powiem, świń, jeśli można tak nazwać, produkcji hodowli. A sorgo lub kukurydza jest podstawowym jedzeniem ich, więc albo trzeba kukurydzę, albo trzeba sorgo. Tylko że jeżeli kupię kukurydzę, posieję, to najpierw będę musiał kupić bądź wypożyczyć drugi siewnik, no bo kukurydzę sieje się innym siewnikiem, albo będę musiał, bo wtedy mogę siać kukurydzę, słonecznik, soję, no soję tym też mogę siać, są siewniki punktowe tak zwane. Buraki i cukrowe i bawełnę. Aczkolwiek no taki 3 metrowy, no nie jest, 15 tysięcy agromaszu, nie jest jakoś tak dużo, więc zawsze można, ale na początek no i trzeba będzie header inny do ciągnika również dać, więc dodatkowe koszty, które niekoniecznie potrzebne. Teraz idzie no dość sporo, 518 kilo na hektar, no dobrze. I teraz przejdźmy do naszego Ursusa. Tak samo. No, trzeba będzie jedzenia kurom dowieść. No i za chwilę trzeba będzie sprzedawać zupki. Ale przejdźmy do naszego Ursusika, ponieważ teraz będzie miał zajęcie. No bo trzeba nawozić ziemniaczki. Rozłóżmy go.
Niestety w 17 występowała sadzarka razem z podająca jednocześnie nawóz do ziemniaków, ale widzę, że w 22 nie występuje. I trzeba ręcznie pojechać i nawozić oddzielnie te pole po prostu. Czyli tam siejemy normalnym nawozem, tu i piesek pilnuje. I tu myślę, że dojca weźmiemy. Tu na miejscu. I jedną przyczepkę. No i tak już jest duża z tym kurnikiem. Nie wiem, czy coś nie zrobimy innego, ale... Muszę pomyśleć, może warto będzie faktycznie zrobić jakąś podmianę na ten normalny kurnik, bo no, ten, nie ukrywajmy, że jest troszkę mały. No ale mało ma wszystkiego, więc... O, i znowu nie trafiłem. Jak to zwykle bywa. Pszenicy nie mamy, jęczmień mamy. No i tak pewnie będzie za dużo. Znaczy taka malutka przyczepka się przydała, a nie. Ale po co kupować kolejną przyczepkę, jak jest ta, więc można niewiele wsypać i też dowieść. Pełno, tak? No dokładnie. Jajek też za dużo się tu nie mieści. Ale dobrze, no nie będą jakieś zwierzątka gdaczącza. Które przynajmniej się coś odzywają. Przyczepy na razie stoją na polu, ale może też pomyślimy o jakimś wiacie dla nich. Z drugiej strony nawet nie myślałem, że tyle sprzętu tam wejdzie. Bardziej się... O, czyżby się pracownicy spotkali? Jasne, no kurczę, to jest właśnie to. Jeden wiedzie, drugi wiedzie i... Jadą, widzą stałe punkty, a te ruchome to tak już nie do końca zauważają. A zaraz się przełączymy. Zostały te pola tutaj i
jedno tam. Wydajność tych checkpoint. Cztery. Jeszcze takie dwuhektarowe po drugiej stronie. Dodatkowy zbiornik działa jako ciążnik. Tak? Nawet też pokazuje prędkość czy prędkość. Zwroty. Pryska ładnie. No tu praktycznie tej drogi można powiedzieć, że nie istnieje. No ale cóż. Poczekamy do zbiorów. Pewnie wcześniej będą zbiory sorgo niż... Bo no, sorgo dość szybko rośnie, jakieś 4 miesiące. No, ale pewnie jeszcze wcześniej trzeba będzie w tym albo przyszłym miesiącu sprzedać warzywa. O nie... Tutaj właśnie tak nie zauważa to, to pola, trzeba pilnować. Bo jak dojechał tam kawałek, to on już nie cofnie się w pole na dalej. Co jest o tyle dziwne, że jeżeli ora, czy orze, to wtedy widzi. Czy się zarobi zasiew, to wtedy dojeżdża do końca, tylko przy pryskaniu. Ma takie problemy. Ze zbiorami czasami też się tak ustawiał pracownik przy tym. Nie ogarniam tego, ale on... Cóż, on też tego nie ogarnia, więc przynajmniej nie jestem sam. Dobrze, to niech ten jedzie. Ten sobie jedzie, a my spróbujmy z torkiem podjechać. Może uda się nam jakąś zupkę załadować. Może nam nie ukradnie. Tak, bo firma gra nam potrafi kraść palety. Jeżeli naraz jakoś zacznie zbierać z dwóch, to w sumie nie mamy żadnej. Zamiast zrobić to tak, że jeżeli widzi dwie, to żeby się po prostu zapytał, co mamy ładować, bo możemy to i to, to nie, on zaczyna ładować i przelatuje zamiennie. O, teraz już jak ma coś załadowane, to już nie będzie czego innego ładował. O, chyba bałagan tu robimy. Zupkę marchewkową naładowaliśmy. Ciekawe, co tam się pojawi. Czy tutaj dostanie do tej? Tam chyba też jest marchewkowa. Czy dostanie do niej, czy nie? Próbujemy zabrać. Powiem szczerze, w tym momencie to ta przyczepa jest strasznie wysoko zawieszona, skoro ona nad paletą się zmieści. Bardzo, bardzo wysoka. Dobra, tu już nie mamy tej zupki, to możemy jechać sprzedać. Tak, zupy tradycyjne. Zup. O, i Zetor masz trochę opóźnione ruszanie, ale może tak się nie mieści. On w sumie ma chyba ręczną skrzynię, więc trochę się tym inaczej jeździć niż automatem.
jak większość tych nowych ciągników ma. Choć z zatorem nie wiadomo, co będzie teraz. Bo coś mi się obiło o uszy, że też mają jakieś problemy w związku chyba z euro, z normami spalin i tak dalej. Firma istniejąca lata, no być może zakończy tak jak Ursus. Ale może dlatego nas otworzono na Unię, że i przyjęto do Unii, żeby po prostu były rynki zbytu dla zachodnich firm, które już nie miały gdzie sprzedawać, bo w sumie z ciągnikami to też Fiat już nie ma, no zostawił w Holandzie. Renówki, która robiła, też nie ma, jest Akko, które ma razem, no i zostaje co z niemieckich, zostaje Klas, Fendt. W sumie niemieckie marki zostały, tak? Inne już poznikały. Steyr jest austriacki, nie wiem jak jeszcze Deutz. Deutz jest chyba niemiecki, to znaczy Deutz Farm. Znaczy tak na dobrą sprawę, ale w dużej części albo silniki MTU, albo MANA, albo czegoś takiego, no to kurczę też niemieckie są ładowane, więc mogą na dobrą sprawę nieuczciwą konkurencję powiedzieć, no dobra, wam nie sprzedamy, albo damy inną cenę niż tym, no. Niby gdzieś tam jeszcze silniki Iveco są ładowane, no ale za chwilę będzie problem, bo przecież Europa przechodzi na samochodach na silniki elektryczne, tak? Nie wiem, jak to się w ciągnikach sprawdzi. Na razie tego nie słychać, co się mówi, tak samo o ciężarówkach nie słychać, tylko o osobowych. Ja nie mówię, że technologia elektryczna jest zła, bo jest dobra. Tylko jakby to powiedzieć, ja osobiście nie lubię, jak coś jest na siłę wpadane. Bo musi z nią być coś nie tak, skoro musiał być nakaz Unii, żeby to robić, a nie może by zadziałać normalne prawa rynku. Bo gdyby działały prawa rynku i zostały wypierane, no wtedy spoko. A wiadomo, że no problem był taki, tak jak teraz zima jest. No ja to akurat w zimie nagrywam. Pada śnieg, gdzieś jedzie się nie wiadomo gdzie, czy gdzieś dalej. Nie tylko się jeździ po miastach, gdzie no jest odśnieżone i wszystko ładnie, pięknie, tylko no, czasami też się jedzie poza miasto, tak? Zresztą w moim przypadku to jestem ze wsi, więc częściej poza miasto niż do miasta. I często jak mam gdzieś jechać, gdzie jest droga zaśnieżona, gdzieś tam jest jakieś, powiedzmy, niepełne, to jak mam świecącą rezerwę, to już tam się nie wybieram, tylko jadę najpierw na stację zatankować, bo zawsze może się okazać, że z jakiegoś powodu utknę, gdzieś się zakopię, no i pójdzie większe zużycie paliwa, a jak gdyby nawet się okazało, że gdzieś, nie wiem, wypadnę z drogi, to zawsze mogę zapalić samochód i przeczekać w cieple, bo raz, że mogę telefon naładować, podładować z akumulatora bez żadnego problemu, czy z silnika pracującego, który jest ładowany, a z drugiej strony zawsze mogę włączyć silnik i siedzieć w cieple, bo mam ogrzewanie w środku, póki mi silnik pracuje. Natomiast przy elektrycznym, no te, tam są ogrzewanie pompami ciepła bodajże. No wszystko fajnie, pięknie, tylko nie wiem jak z pojemnością akumulatora wtedy. A tutaj, no, w spalinowym samochodzie to albo mogę załadować, zatankować wcześniej, ewentualnie jak gdzieś tam ostatnio w Skandynawii były jakieś problemy z
śnieżycą zablokowaną drogą, no to można jedzenie czy paliwo zrzucić w prosty sposób, żeby dotrzymać w dobrej kondycji, zanim dotrze pomoc. No a jak mamy elektryka, to tak prądu w wiaderku nie rzucimy. O tym w ogóle nikt nie myśli. Zresztą tak jak i w Polsce dąży się, że ogrzewanie ma być przejść na gazowe, pompy ciepła, najpierw gazowe, potem pompy ciepła. No a co mają zrobić mieszkańcy, jak na przykład w zeszłym roku w okolicy przez 4 albo 5 dni nie było prądu, bo zerwano linię? No wtedy ani pompa ciepła nie będzie działała, bo bez prądu jest. De facto ogrzewanie gazowe też nie za bardzo będzie działać, bo do pracy pieca i sterownika wymagany jest prąd, do pracy pomp wymagany jest prąd. A nie ma możliwości, nie wiem, jakiegoś kominka, czy czegokolwiek, czy pieca, bo już tym nie wolno ogrzewać. I teraz co? Mamy siedzieć i marznąć. Wynik ktoś zacznie o tym myśleć. Ja wiem, że to nie temat. Dygresja przeszła z samochodów elektrycznych, z ciągników elektrycznych na zupełnie co innego. No niestety taką mam wadę, że czasami dygresji ulegam. Nie zauważyłem, żeby któryś tam kończył pracę, ale myślę, że trzeba będzie podjeżdżać i zaraz zobaczyć. I za chwilę pewnie... O, zatrzymajmy się, wyładujmy. No, to tak pół przyczepy było, nawet ponad pół. No to już mamy 35 tysięcy więcej. O, ten to skończył. Włączymy opryskiwacz, żeby dokończyć te fragmenty. Ręcznie jadąc. I teraz trzeba podjechać na tamto pole. Myślę, że sensownie będzie zacząć od tej strony, bo wtedy nie powinien aż tak bardzo zaczynać. Żeby nie przynudzać, to będziemy kończyć. No, kamienie nie wyskakiwać. Ciekawe, skąd się to wzięło. Wcześniej ich też nie widziałem. Więc jak się komuś podobało, łapka w górę i do usłyszenia.